Ugryź! Ugryź, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Wiem. Kto? Kto? Stój, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, nigdzie nie idź. Chodź, 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 wracaj, wracaj, ugryź, ugryź. Dobry pies. Dobry piesek. Tam zaparkuje, nie? No tak, żebyś go chociaż trochę, nie? Do cienia sobie wstawiła. I co, udało się zakupy? Tak? 100%? To git. Tak, więc mam już wszystko załatwione. Idę wyjąć pranie z pralki, powieszę. No. Otwierałaś te okna? Tak. Weź mi to połączek możesz później, tylko to trzeba jakoś, nie wiem, sprytnie zrobić, bo to jest rozciepane kółko i mi się to... To nie do tego kółka, to trzeba się tego kółka pozbyć. Masz dwa przecież. Dobrze, idę, wiesz co, bo muszę jeszcze zakupy, ale ładnie. Co? Czekaj, to muszę rozpakować ładnie. No. Wiem, chciałbym, żeby to już był ostatni raz, ale... Powiedz mi, co, gdzie są dzieci? Drugie lody dostały i są w domku. Tutaj, a Władek już wrócił? Nie. Właśnie myślałem, że może pojedziesz po niego spytać, ale on tam ma rower swój. No to nie wiem, to może ze mną do Marty zadzwoń i tyle, spytaj, czy tam wszystko ok. Muszę się zająć trochę tu robotą, ale dobra, zaraz się tym zajmę, no. Dobra. Gdzie ze mną, czy co? No gdzie? A to stąd nic nie bierzesz? Nie, w koszyk. Nie, miałam w torebce. No dobra. A, to ja i tak muszę do domu na chwilę wejść. Dobra. Idę, idę. Czekaj, to tu jeszcze spojrzę, jak to wygląda. No i to źle poskładałem? Kompost to już zaniosłem, tylko zostawiłem to wiadro, bo mocno wali, wiesz, tymi jakimiś kiszonkami coś tam i no teraz to było wyrzucane tam. A to możesz tu poczęstować, bo to było dla niego kupione w ogóle. No dobra, ale to jest już po terminie, czy jak? Tak. Ale było kupione jeszcze w terminie. No dam mu pewnie. To jest jego mordoklejka. Jak mu kupuje, nie da się wyjść z nim ze sklepu, żeby... No ale to jest po terminie raptem parę dni. Ale on jak idzie ze mną do sklepu, to on musi mu kupić, bo... No wiem. A jest śmietana? Jest. Tak mi się, taki twaróg mi się... No jest jeszcze jeden mały taki twarożek. No to daj. Taki to ja już zjadłem. Nie, jest jeszcze jeden, nie martw się. On tego i tak chyba na cały, wiesz, na raz to tak ciężko mu to... Może na Władka poczeka. No, to Władek. Co? Zawsze tych serów, no. Prawda? No, żebym on mu dał, nie? No. Co nie? Zaraz tego Władka to trzeba ściągnąć, bo siedzi tam cały dzień. Co ja mam? Słuchaj, ja te cukinie nie przerabiam. Zrobię tego, co będzie, to zrobię znowu takie... A jakbyś mnie upiekła, to już w ogóle by było super, albo jakoś tak. No, lubię no, takie. No, mam takie warzywa, akurat mogę zrobić jeszcze. Te pomidory by się tam wlało i by było coś takiego, wiesz. Taka zupka jakby, no. Tak? Nie chcesz jeszcze raz tego samego? To one są tutaj? Coś wchodzi, to nie wiem. Nie, nic już tu gra. Tak. Też mi się wydawało, że ktoś wchodził. Aha! No dobrze. Dobrze. 15:40. No dobrze, ja już wróciłam, słuchaj. Nieźle. No już jest zełba dzisiaj wszystko, tutaj tak? Już muszę tej szafce poprzeć, to będzie na pewno w tym momencie. Tak, jest zęba i... Nie, no potrzebna jest tylko po prostu tutaj, bo...
Dobra, dobra, to ja ci to przyniosę. Ja tam, wiesz, zostawiłem, bo nie było potrzebne. Umyłem to, ale i tak trochę czuć. Nic! Jesteś, ziomak. Co tu nadrabiasz dzisiaj, co? Po takiej nocy, w terenie. A w tym... Co? W swoich podwórkach jeszcze są jakieś obłoki? Czekaj, to? Tutaj? Nie. A nie ma już takich, żeby tam przynieść. Jeszcze bym sobie chętnie zrobił takie, wiesz? Takie do lodówki, żeby się wolno... No nie mam, nie chcę mi się dzisiaj jechać jeszcze raz. No nie, ja idę zobaczyć do ogródka, czy tam nie ma. Chyba nie mam. No jakby były, to chętnie mi sobie wrzucił tutaj. Gdzie idziesz? Myłaś szybę, czy ja tego tak nie domyłem? Nie myłam. Widzisz? Tak to jest. Ale i tak długo się utrzymuje czysty. Super. Opłacało się umyć. Tym razem. Wiesz co, idę zaraz na ten, na leżak i chcę chwilę poleżę. Oczywiście, odbierając telefon. Dobrze, a możesz jedynie tylko zadzwonić do... tam. A to do Janka zadzwonię. No, dobra. Proszę bardzo. Dobra, żebym podjechała. Dobra. Co dzisiaj będzie? Nic? Nie wiem. Co byś chciał? Nie, no już. Spokój wystarczy. No jest taka pogoda, że posiedzimy, nie? Tak. Na zewnątrz. Tak jest. Posiedzimy, pewnie do późna. Tylko idę jeszcze, wiesz, do... No już wyprałam jakąś chusteczkę, super. To przecież jest nie zaraz. No tylko idę tam w kuchni porobić, co mam do zrobienia. Co to będzie? No już ci mówiłam. Mięso z tą mieszanką warzywną. No dobrze. No jak mnie to wkurza. No przecież zostaw, zaraz się wyschnie, no, nie odpadnie sam. No. Właśnie... Suszarka nie bulwersuj się. Ma tę przewagę, że... Że co? Że jak się wysuszy takie chusteczki w suszarce, to wszystko zostaje w filtrze i nie trzeba już się przejmować. Aha. Rozumiem. Okularów sobie nie wziąłem. Fryzjera nie ustawiłem. Oj Boże. No. Podaj mi te spinki tam. Służę. Jesteś głodny już? Nie, no właśnie mówię ci, ja to gdzieś pół godziny temu skończyłem. Żreć. No. To jest moja czy twoja? Twoja.
A miałem dwie takie. Dwie takie same chyba, nie? Ja ci wychodziłeś pod szyszku w mojej i się upierałeś, że to twoje coś było, nie? Tak? A to oboje mieliśmy czarne. No tych czarnych to nie, mam trochę. Nie, coś ci się nie zgadzało. Coś było z nią nie tak, ale sam nie wiedziałeś co. I jak zaczęłam szukać twojej, to się okazało, że masz moją na sobie. Oj, no dobra. Nikogo to nie zdziwiło. No dobra, idę. Aha, to ty nie przyjdziesz tam teraz? Nie, szybko. Nie, idę, jak się to nie robi. Też chcę skończyć, wtedy dopiero mi wolne, a nie wiesz. Wiem. No dobra. I tak dzisiaj zrobiliśmy w sumie sporo takich rzeczy, które mamy właśnie z głowy na weekend i już nie musimy o tym myśleć. Tak, nie musimy nigdzie jechać nad żadnym baletem. Boże, jakie to szczęście. No jakoś tak wcale mi nie było przekonania do tego dużego. Leniwi jesteśmy w tym roku trochę. No ty na pewno, bardzo. Ciekawe co z tym Kaorle będzie. No to musimy z zatkami zagadać. No. No, tu masz tą chusteczkę. Wiem, że tak, nie chcę, nie patrzę. No weź. Przecież no nie, ci to wyschnie, przetrzesz sobie. No i co z tym będziesz robić? Co ty się przejmujesz takimi rzeczami? Jak to się przejmujesz? Wyschnie, samo odpadnie, no Boże. No powiedz, że to drugi raz będziesz prawa. Dobra, to ja jednak pójdę na taras. To są dylematy. Nie, nie, no zrobię jeszcze coś z internetem. Dobra. Lepszym. Jakby jakaś kawka czy coś, to ja chętnie jestem. Dobrze. Co? Tak się wraca od kumpla. No jak, Webster? Fajnie było? Trzeba było zadzwonić, Wadek. Wszystko spoko? No to git. Głodny jesteś? To jadłeś tam coś u cioci? Nie. A znasz jakieś inne słowa niż nie? Wadziuś, robotę mamy. Zaparkuj proszę rower, weź tą zieloną szczotkę i tu musimy zobaczyć to siano z koszenia, widzisz, z tego murku. No, wiesz. No, cały, widzisz, cały ten. Cały ogród pokosiłem. Cicho, ugryź, Wracaj tu z tą szczotką, Wadek, dobra? Ugryź. No. Bierz szczotę zieloną i działamy. I mi wszystko opowiesz zaraz. Ugryź! Chodź tu! Ugryź! Chodź mi tu! Chodź tu! No wiem, że cię interesuje, bo ci tam sikają. Chodź pan. Widziałeś, Wadek, co tu się dzieje? Żarcie zaraz będzie. Cała posesja pokoszona. Zobacz, tu czeka coś, żebyś dał ugryziowi, bo miałem to dać sam, ale pomyślałem, że
Chyba będzie ci mile, jak dasz mu osobiście, nie? Skoro mu to kupiłeś, co? Marchewa. Idziemy mu dać? No to bierz to, stary. Na zewnątrz. No co, idziemy? No to możemy zjeść tak teraz. Nie, no to tak teraz to ja nawet nie potrzebuję. A tam jeszcze masz chyba, tak? Nie, no weź no jeszcze, bo może... No to już nie będę się z tym bubać tutaj. To, że takie suche jest. Nie, nie, takie to tłuste. Nie, nie, nie chcę tego. Dobra. Weź mi to dalej, nie się cieszę. Wadek! Dobra, to z tamtej strony. Wadek niech ci da. Już, już. Jesteś? Bo tu jeszcze jest dla niego. To mu mama taki zestaw naszykowała. A on ma dzisiaj dobry dzień. No to daj mu, wiesz, żeby było od ciebie, Wadek. No dobra, już. Chciałem, żebyś mu to też dał. Chodź, ukryj się. Trzymaj. To mu się trafiło dzisiaj. No, czekaj, czym my to tutaj... Dobra. Damy sobie radę. Fajnie, że jesz marchewy. O, zobacz, on chyba jeszcze nie zauważył, że tam czeka cały ser na niego. No. Mordoklejka. Chociaż nie, ten to jeszcze chyba w miarę jest. Ten się tak nie klei, nie? Ten czerwony taki, ten biało-czerwony, to się tak klei mocno i go zakleja. Ładzio, zaraz tam wyjdę, tylko idę ten talerz zanieść. A jak? Przyprawa mi na patce. Ale za bardzo nie ma drewna nawet. Ciekawe, kiedy my będziemy to odpalać. No to jak on to rzuca, będzie bardzo dużo tej cukru. Jak dla mnie, może być. Możesz nawet wrzucić w dwóch płatach, ja sobie to całe zjem, bo uwielbiam taką cukinię właśnie. A, bo to już tu robisz, tak? Coś takiego? No, chyba, że upiekać po prostu tam to w piekarniku, no. No ja chętnie zjem taką cukinię, ale no zrób tak, jak żeby ci było wygodniej, żeby wiesz, mniej czasu ci zajęło. W piekarniku to chyba żadna robota, tylko nie, no teraz nie robię, bo to za dużo. To taki obiad z tego, co zostało, nie? Można powiedzieć. Może tak. Zero waste. Trochę. Zapomniałam o tej. Ale ją dorzucę. Dobrze. A to cukinię, no nie wiem. To dużo chyba będzie w tym garze już. Pięknie ci to wychodzi. Dobra. To kawy jeszcze nie chcesz pić? Chwilę, dobra? Dobra. No to czekam na ciebie. Dobra. Jakby co.
ty dalej leżysz.